4 sierpnia miało miejsce oficjalne rozpoczęcie przebudowy ulicy Świętokrzyskiej w Sierpcu. W spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm Waldemar Olejniczak, przedstawiciele władz powiatu, władz gminy miasta Sierpc oraz wykonawca robót. Już od godzin rannych na ulicy pojawił się ciężki sprzęt i rozpoczęto pierwsze roboty. To doskonały przykład troski o Polskę lokalną, to doskonały przykład współpracy pomiędzy samorządami i strukturami centralnymi. Środki na remont tej drogi pochodzą w 50% ze wsparcia finansowego wojewody mazowieckiego na łączną kwotę około 1 240 000 zł. W 25% z powiatu sierpeckiego, to jest na kwotę około 620 000 zł oraz w 25% z gminy miasta Sierpc, również na kwotę około 620 000 zł. Cieszymy się. Kolejna inwestycja ruszyła, a więc przebudowa drogi świętokrzyskiej, drogi powiatowej, a więc będzie to totalna, 100% zmiana asfaltu, kanalizacja deszczowa, ścieżka rowerowa, ścieżki dla pieszych, a więc wszystko w pakiecie, 100% przebudowa tej drogi. Wiele lat mieszkańcy na to czekali, około rok można powiedzieć trwały nasze zabiegi, żeby te pieniądze pozyskać. Udało się dzięki wsparciu pana wojewody. Cieszę się bardzo, że to jest ta ulica, ponieważ wpisuje się bardzo dobrze w kompleks, który będzie chyba wizytówką naszego miasta, ponieważ tak jak wiemy, jeziorka, stadion, nasz dom kultury, aż tutaj do ronda na ulicy Płockiej, będzie zrobiony chyba w sposób przyzwoity, bardzo ładny i cieszymy się z tego. Myślę, że całe miasto będzie z tego zadowolone. Planujemy, żeby całej drogi nie zamykać. Znaczy jest to teoretycznie niemożliwe, dlatego że mamy tutaj, jest łodownia, jest browar, kasztelan, Carlsberg i dlatego tutaj nie możemy całej drogi zamknąć, będziemy etapowali. Pół drogi będziemy chcieli robić w danym okresie czasu i potem zabezpieczyć następne pół drogi, tak że mieszkańcy mogą być spokojni. Droga w 100% na szczęście nie będzie zamknięta, bo tak jak mówiłem, to jest jedna z ważniejszych arterii tutaj naszego miasta. Zakończenie robót zaplanowano na koniec bieżącego roku.